Dzień dobry, ja przyszłam na paznokcie. A dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, nie ma problemu, a czy wybrałeś pani jakiś kolor? Tak, wybrałam miętowy kolor. O, myślę, że to bardzo dobry wybór. Bardzo dobrze. Możemy robić? Możemy robić, nie ma problemu. Co, mam to założyć na międzypalce? Nie, na to nie da się. Da się. Tak? Powiesz. Nie, no bardzo ładnie, proszę panią. Bardzo ładnie. A czy to są jakieś okiery dla dzieci? Bo nawet tak dziwnie pachną. One chyba się zmywają wodą, nie? Mama! Chodź zobaczyć, jak... Ale ładnie krzywo zrobiłeś tak za bardzo, co? Co? Ładnie bardzo robię. Ładnie? Nie zrobiłem krzywo? Mama, zobacz. Nie zrobiłem krzywo. Taki. Ale ładny kolor. Piętowy. No, piękny. Lubię właśnie ten kolor. Tak. I do mnie pasuje ten kolor. Tak. Też mi się podoba. I tak nowe, jeszcze jedno poznacie już pomalowane. Lata jakoś chciałam pomalować, ale zawsze to zdrapywałam. I mam nadzieję, że dzisiaj już nie będziemy tego zmywać. Powiem wam tak, u nas nie ma, że po lekku, tylko albo wszystko, albo nic. I stwierdziliśmy, że skoro nowe życie, mieszkanie, to też zaczniemy nowy format na YouTubie i w każdym z filmów, zobaczymy jak to będzie wyglądać, będą wstaweczki, które będą objaśniać różne sytuacje, może tłumaczyć nasze wspaniałe żarty, albo coś po prostu rozwijać. Pokazywaliśmy z twoją mamą w jednym filmie twoje ortezy krótkie. Ale jeszcze nie pokazywaliśmy, jak ty w tych krótkich ortezach potrafisz już wstawać. No ale nie wszyscy oglądają Instagrama, którzy są na YouTubie, wiesz? Hej, daj! Czekaj. Stawiamy sobie ładnie nogi, tak? Wstaniesz sama? Idziemy teraz. Brzuch daj. Za brzuch? Dobra. Dawaj. Krok. 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 No super. O, idziemy otworzyć mamie. Tak! Mówiłaś im? Powiedziałaś im do nic? Co ci? Że się goła urodziłaś też? Przestań, weź mnie nie obrażaj. Mówiłaś im, że dzisiaj przewozimy wszystkie babę do Krakowa? Nie. Nie mówiłeś? To możemy wam powiedzieć, że dzisiaj już wszystko przewozimy i po weekendzie się wprowadzimy. Ej, to jest dziewczyn. Co? Jak wczoraj było. Ty, Amelka, ty słyszałaś, że Denis się goły urodził? Każdy się goły urodził. Na... Co ty gadasz? Ja też. To wy też? Jak było wczoraj, jak zalało mieszkanie? Jak było wczoraj, jak zalało mieszkanie? Fajnie. Fajnie jest ratować czyjeś mieszkanie. A dużo tam było wody, czy nie? Nie było aż tak dużo wody. Myślałem, że będzie więcej. Okazało się, że tak naprawdę było pełno wody w wannie i w prysznicu. A no i trochę się wylało na podłogę, na kafelki. Ale to było... tyci wody. Od razu dzwoniłam do Denisa. Z czego to wybija, to jest powiedział, że z kanalizacji, bo głupio było, gdyby ktoś tam się utopił i na nagrobku pisał, że się w gównie utopił, nie? Zdajesz sobie sprawę z tego, że to był słaby żart? Co? Mój żart? Słaby? To był słaby żart, to nie był dobry żart. Słaby to jest twoje imię, Denis! Jeszcze się zastanowię, czy w ogóle dobrze słucha filmu. Ja mówiłam jeszcze tak, że Denis bohater tam pojechał. Tak, ona mówiła, że jesteś bohaterem, że tam pojechałeś. Denis po prostu nie umie stawiać granice. Nie, wczoraj o 23 zadzwoniła do mnie mama, że znajoma do niej zadzwoniła, że nikogo nie ma w domu, a z racji tego, że moja mama ma klucze z jej mieszkania, to czy mogłaby szybko tam pojechać, bo prawdopodobnie zalało im mieszkanie, bo sąsiad dzwonił, że kapie mu na głowę po prostu. No i pojechałem, no ja... No ja nie odmawiam pomocy i w sensie nie dlatego, że nie umiem odmawiać, tylko ja po prostu, no jak ktoś prosi mnie o pomoc, no to pomagam, tak? Trzymaj, trzymaj u góry, trzymaj. Nie mogę. Dobra, i teraz to.
Dawaj, mocno. Na kolana. Pani Alicja, która ćwiczy za Melką, czasem ogląda nasze filmy na YouTubie i mam nadzieję, że jest dumna. Kwestii ćwiczenia za Melką. Bo ćwiczymy z Amelką praktycznie codziennie. Ma przerwy oczywiście, bo też są dni, w których nie zawsze jest na to czas, albo są dni, w których ona też ma na jakąś przerwę. No ale tak jak widzieliście tutaj, to wygląda to mniej więcej tak. I to ty z nią ćwiczysz. I to ja z nią ćwiczę, tak. To ja pierwsze, z nią ćwiczę. Pierwsze lata ja ćwiczyłam z Amelką, a ostatnie dwa lata ty ćwiczysz. Tak, tak. Pierwsze lata życia z Amelką ćwiczyła Ania, a ostatni czas robię to ja. No, tak po prostu podzieliliśmy się obowiązkami i tak to właśnie u nas wygląda. Jak oceniasz ten najwspanialszy makaron na świecie? Najwspanialszy na świecie? Dokładnie tak! Chciałbym powiedzieć coś więcej, ale jestem tak głodny, że nie powiem. No. A ja mogę powiedzieć? Ja oceniam 10 na 10, 100, 100, 10, 10, 100, 100, 1 miliard. Jest przepis na kanale, a jak nie przepis na kanale, to... Chyba dalej trwa promocja, jak dodajesz ten film. Dalej trwa promocja, jak dodajemy ten film. Tak, ostatni dzień się jest promocji, także jak chcecie szybkich, zdrowych, tanich przepisów wegańskich, to wbijajcie w link pod filmem. Mieliśmy się jakoś was szybko przeprowadzić, a co? Zrobiliśmy jeszcze większy bałagan i jeszcze mamy tony rzeczy do zabrania i pytanie, kto to ogarnie? Na pewno nie ja. Nie rób. Bądź, proszę. Proszę, muszę nagrać. Słuchajcie, stwierdziliśmy, nie stwierdziliśmy, no zabieramy meble z pokoju Amelki. To są jedyne meble, które zabieramy w tej przeprowadzce. Tak, reszta zostaje tutaj i generalnie prawdopodobnie na lato się tu wprowadzi teściowa ze swoją mamą. Tak, mamy podjazd i to będzie dla nich właśnie idealne, żeby... Bo musimy dodać, że babcia odejdzie. No właśnie, do tego chcę dojść, czyli będzie idealne dla nich, bo moja babcia jedzie na wózku. Tak. A tu jest podjazd, więc na lato będą miały idealnie, żeby sobie wyjść na spacer. Ewentualnie nawet może moja babcia da radę sama dojechać sobie do Biedronki. No właśnie, a twoja mamusia będzie mogła ogarnąć ogródek, bo ona zawsze o tym marzyła, a ja... No nie mam przestrzeni na takie rzeczy w życiu, a pewnie jak będę tak stara jak ona, to też będę to robiła. Mam nadzieję, że będzie to oglądać. Że Iza to zobaczy dokładnie. No... Jest takie dziwne uczucie w sumie. Tak? No a przyznaj, że to nie ma. Nie, co ty? Nie, w ogóle. No nie, no jest taki trochę, że tak łezka się w ogóle nie, ja kręci. Osobiście powiem szczerze właśnie, że nie czuję tego do końca, ale... Bo Kraków jest na tyle blisko i będziemy tu na tyle często, że chyba nie będzie mi żal, ani nie wzruszy się za bardzo z tym. Nie no, się trochę wzruszam, bo tak jak przyszło już do myśli, że się przeprowadzamy, to tak sobie pomyślałam, ile pięknych chwil było w tym mieszkaniu, ile też było trudnych, ale ile gdzieś tam też osiągnęliśmy życiowo. W tym miejscu to się wszystko wydarzyło, nie? W sensie to, gdzie jesteśmy dzisiaj, te dwa lata właśnie ostatnie, no to jednak były tutaj, więc mimo, że no mam taki vibe specyficzny z Bytomiem, no to zawsze będę miała sentyment. Narzeka na Bytom, kiedy może? Nie, nieprawda. No jest to takie trudne miasto, ale... No ale wiadomo. Ja tam czuję się jak u siebie. Ile zostało do przeprowadzki? 3-4 dni, tak? Tak, no dokładnie. Niedzielę może pojedziemy, może w poniedziałek. Nie będę pakał. Ja nie wiem. Ja płaczę często po raz. Ej, a teraz pytanie, czy... Amelka włączyła sobie sama Nintendo, bo jej przed chwilą włączyłem. Tak. Będziemy sobie pograć, jest koma wakacje. Wakacje. Pytaliście Zuzi, czy Zuzia jedzie z nami do Krakowa. Zuzia? Halo, Zuzia. Jedziesz do Krakowa? Jedziesz do Krakowa z nami? No, wiadomo. Ale ona powiedziała nie. Nie, ona powiedziała, że tak. Jedziesz z nami? No przecież. No jak inaczej, no. Wszystkie gady bierzemy ze sobą. No. Ona jest wiecznie na żarta, mamy coś wspólnego. Jak śpię nogi, mam stopy bardzo pogniętane. Od czego? Bo Vanessa mi zawsze daje nogi na moje stopy i... Ty jak śpisz bez ortez, czy jak śpisz w ortezach? Bez ortez, bo ukryć tam... Tylko... Aha, i Vanessa ci ugniata nogi wtedy. No i bo... A wiesz, kto mi ugniata nogi? Nie mogę się ruszyć. A wiesz, kto mi ugniata nogi, jak śpię? Ty. Ale ja jestem za niska! No wyobraź sobie, że ugniatasz mi wszystko. Robisz to perfekcyjnie. Wchodzisz mi na głowę wszędzie. No. A, no tak. Na głowę, myślałam, że na stopy.
Amelka jedzie spać dzisiaj do babci, żeby nam było po prostu wygodniej sobie przetransportować to wszystko. Powiem wam, że w tej kwestii, jeśli chodzi o ważenie Amelki do dziadków, czy to babć, to mamy mega farta i przywilej. Przestaję się zastanawiam, czy nie stawić by Amelki tak na rok u jakiejś babci. Ja pierdzielę. To był oczywiście żart, ale mega siadł. Bo nie każdy ma takie możliwości, także dziękuję z tego miejsca, jeżeli ktokolwiek z naszej rodziny to ogląda, że zajmujecie się czasami Amelką i że chcecie to robić sami od siebie. No co wam powiem, no ogarnęliśmy tu ścianę, bo chciałam, żeby była tęcza. Kupiliśmy białą farbę, miałam to robić, ale zrobił to Denis. Kupiliśmy próbniki i z białej farby zrobiliśmy sobie właśnie tęczę. Te próbniki kosztowały kilka złotych, co nie na nic? Mm-hmm. Więc to było spoko. No, kupowałam jakieś pierdoły, dużo rzeczy z TK Maxa, typu właśnie ten fotel, lampę, to zasłony z IKEA, z Jotexa pościel, ale nie polecam, bo mają jakieś po prostu dzikie akcje wiecznie z wysyłkami. Tu jakąś tęczę, poduszki, więc wyszło mnie to chyba 1000 złotych z hakiem. A całkiem spoko, no plus szafę, ale szafę jakby tutaj nie liczę, no bo to tak wyszło po prostu w międzyczasie gdzieś, bo się po prostu nie mieściliśmy, no bo nasze mieszkanie jest no dosyć jest ciasno, no więc fajnie to było w sumie przez te kilka miesięcy, nie? W sensie całkiem uważam ładnie to wyszło, bardzo fajnie wszystko do siebie pasuje i było na pewno tutaj, to był mój ulubiony pokój w tym mieszkaniu. Like it. Właśnie, sypialnia. Ania robiłam z zamysłem, po pierwsze, żeby mieć fajną przestrzeń, biuro do pracy, a trzecim zamysłem tak naprawdę było, że chciała się sprawdzić, czy zrobi to sama i chciała też pokazać wam to tutaj na YouTubie, pokazać to na Instagramie. A ten dzień nigdy nie nadszedł. Pokazałaś to gdziekolwiek? Chyba nie. Więc to taki projekt, który w finale i tak ja malowałem ten pokój. A, tak. To biurko. Między biurkiem a Amelki. Amelka odziedziczy. Tak, dokładnie. Kupimy jej tylko jakiś, wiecie, taki lepszy niż to. Fotel? Fotel, no. Krzesło? No raczej taki kręcący się, to dla Ameli nie byłby zbyt spoko. No, ale nie ma co powiedzieć, wiecie, nowego, jak mamy tutaj. Szczególnie, że w ogóle dopiero niedawno. No bo to jest nowe, no jakby nie było. To ma ile? 2 miesiące? Mieliśmy przy tym pracować, a ja siedziałem przy nim z laptopem dosłownie 5 minut. Nie, ale tam kilka lat siedziałam. O, i kupiłam sobie takie spraye do pomalowania szafek, ale tego nigdy nie pomalowałam. Ale może kiedyś się do czegoś przydadzą. Jak sobie radzisz, Denisku? Co? Jak sobie radzisz, Denisku? Ale łapa! Nie no, dawno nie widziałam takich koksów. Co? Dawno nie widziałam takich koksów. Codziennie mnie widzisz przecież. Słuchajcie, nasza przeprowadzka zamieniła się w reanimację wozu, który nas przeprowadzał. Okazało się, że nie chce odpalić, coś się zepsuło. Gadam sam do siebie, wiesz? Sorry. No i co? Ogarnęliście, co się wydarzyło? Na pewno nie ogarnęliście, bo oczywiście wiele rzeczy nie dograliśmy, bo się dużo działo i często zapominamy, także po to są te wstaweczki. Pojechaliśmy do Krakowa. Chłopaczki wspaniale nosili meble, ulatniały się od nich wspaniałe zapachy potu, było super, naprawdę. I później, co się stało, Bartkowi się zepsuł samochód, więc wiecie, w ferworze tego wszystkiego zapomnieliśmy o tym, że nagrywamy dla was vloga. No i to samochód prawdopodobnie jeszcze tam dzisiaj stoi, ale zawieźliśmy go pod dom. Żeby nie było, że jesteśmy niemili, to on nam pomógł i my mu też pomogliśmy. Gdyby nie my, to on nie musiałby mu nie pomagać. Ominijmy to! Tego nie wstawię!